Cześć! W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam metody i kosmetyki, które pomogą Wam, jeżeli macie problem z przetłuszczającymi się włosami, no i oczywiście skórą głowy. Więc jeżeli borykacie się z takim problemem, no to ten odcinek jest właśnie dla Was. Cześć, to Natalia, jestem ekspertką do spraw naturalnej pielęgnacji w Ekodrogerii Kopalnia Zdrowia, a na tym kanale opowiadam Wam o pielęgnacji twarzy, ciała oraz włosów. No a w dzisiejszym odcinku biorę na tapet problem, jakim jest właśnie przetłuszczanie się włosów i skóry głowy, ponieważ zauważyłam, że bardzo często pytacie nas o to, w jaki sposób możecie sobie z tym poradzić i pytacie właśnie o jakieś polecenia dobrych kosmetyków. Więc na początku przedstawię Wam takie tipy, porady, które mogą sprawić, że już zanim wprowadzicie jakieś kosmetyki do pielęgnacji, zobaczycie jakieś efekty i polepszenie, jeżeli tutaj chodzi właśnie o przetłuszczanie się skóry głowy. No i potem oczywiście pokażę Wam topowe, bardzo dobre kosmetyki, zarówno szampony, jak i wcierki do skóry głowy. Mam też dobry peeling i te kosmetyki pomogą Wam właśnie z nadmiernym przetłuszczaniem się skóry głowy. Tak jak wspomniałam, zanim przejdę do kosmetyków, to najpierw opowiem Wam o takich metodach, sposobach, ale też ogólnie błędach, które możliwe, że popełniacie nieświadomie, a one prowadzą do tego, że na przykład właśnie Wasze włosy albo skóra głowy są ciągle oklapnięte, przetłuszczające się i nie wygląda to estetycznie. Więc jeżeli chodzi o nadmierne przetłuszczanie się skóry głowy, no to najpierw zwróćcie uwagę na swoje hormony, zwróćcie uwagę na swoją dietę, bo może się okazać, że poza pielęgnacją, to właśnie złe odżywianie, często na przykład ostre potrawy, takie no niezbyt dobre odżywianie się wpływa nie tylko na cerę, ale właśnie też na skórę głowy i może się okazać, że właśnie wtedy Wasza skóra głowy będzie się bardziej przetłuszczała. Może to też być kwestia z hormonami, więc jeżeli zauważacie tak nagle, że wcześniej nie mieliście problemów z przetłuszczającą się skórą głowy i nagle ten problem się pojawił, no to zwróćcie uwagę najpierw na to. To, co jeszcze ważne, żeby wziąć pod uwagę, to, że warto jest myć szczotki do szczotkowania włosów, do rozczesywania włosów regularnie. Więc jeżeli macie szczotkę, której jeszcze nigdy nie myliście, no to błąd. Pamiętajcie, że jest to taki produkt, gadżet, który warto myć i utrzymywać tutaj dobrą higienę, ponieważ może się okazać, że jeżeli szczotkujecie, czyli jakby czeszecie włosy szczotką, która jest niemyta już od kilku miesięcy, no to ona może przyczyniać się do tego, że Wasza skóra głowy i włosy będą się szybko przetłuszczały. Może też być tak, że jeżeli w okresie jesienno-zimowym albo wczesno-wiosennym nosicie czapki, no to też to może wpływać na to, że Wasza skóra głowy się będzie bardziej przetłuszczała niż w okresie letnim. To, co też ważne, jeżeli używacie jakichś odżywek lub masek i aplikujecie te odżywki lub maski zbyt blisko skóry głowy, to też może mieć właśnie wpływ na to, że Wasz skalp będzie się szybciej i bardziej intensywnie przetłuszczał. I to też, co ważne, jeżeli stosujecie jakieś kosmetyki, które mają być seboregulujące, ale używacie jakichś na przykład szamponów albo wcierek, które są na przykład na bazie alkoholu, no to nie za bardzo, ponieważ on jakby może działać na początku w ten sposób, że faktycznie zauważycie mniejsze przetłuszczanie się skóry głowy, ale w dłuższym czasie możecie zauważyć wręcz przesuszenie albo wręcz nadmierne przetłuszczanie się skóry głowy, ponieważ tutaj skóra będzie się buntować, będzie wytwarzać więcej łoju, ponieważ będzie właśnie przesuszona. Więc zwróćcie też uwagę na to, jakie kosmetyki stosujecie i czy są, nie są one na przykład zbyt mocno oczyszczające. Także to są takie tipy, wskazówki, jakieś błędy, które możliwe, że popełniacie. A teraz przejdźmy do tych kosmetyków, które mogą Wam ewentualnie pomóc w przypadku przetłuszczających się włosów i skóry głowy. Na sam początek opowiem Wam oczywiście o szamponach, no bo ich używamy najczęściej i możemy zobaczyć naprawdę bardzo fajne efekty, jeżeli dobrze dobierzemy sobie szampon pod kątem właśnie problemów ze skórą głowy, ponieważ pamiętajcie o tym, bo to tutaj też często jest mylone, że szampon jest do oczyszczania właśnie skalpu skóry głowy i właśnie szampon dobieramy pod kątem problemu skóry głowy, a maskę lub odżywkę pod kątem włosów na długości i ewentualnej porowatości włosów. Więc jeżeli macie przetłuszczającą się skórę głowy, no to na pewno polecić Wam mogę tak. Pierwszy szampon to ten z marki Back to Comfort, seria Pyretrin D, szampon trychologiczny. I on jest tak naprawdę dedykowany do przetłuszczającej się skóry głowy, do skóry z łupierzem, ale też jeżeli macie problem z nużeńcem ludzkim. Więc jeżeli generalnie zauważacie, że macie mocno podrażnioną skórę głowy z łupierzem lub przetłuszczającą się,
No to jest to szampon dla Was. On zawiera m.in. olejek z drzewa herbacianego. Bardzo dobrze oczyszcza skórę głowy, ale nie podrażnia i nie przesusza. To jest taki nasz już bestseller od wielu, wielu miesięcy. Najczęściej właśnie sięgacie po ten szampon, kiedy macie przetłuszczającą się skórę głowy i widzicie świetne rezultaty. Ja sama mam przetłuszczającą się skórę głowy i raczej muszę myć włosy, skórę głowy co dwa dni, czasami codziennie, na przykład w okresie zimowym, kiedy noszę czapki. No i ten szampon tutaj się u mnie dobrze sprawdza i nawet jeżeli go używam codziennie, no to nie widzę żadnych podrażnień skóry głowy. Także szampon numer jeden, który może się u Was sprawdzić. Szampon numer dwa to jest ten z marki Sendo. I to jest ta cała seria właśnie do przetłuszczającego się skalpu, bo też z tej serii jest odżywka, która nie obciąża na przykład takich cienkich włosów. Są też takie ampułki do wcierania, które też mogą być tutaj przydatne, jeżeli macie właśnie taki problem. Natomiast ten szampon bardzo lubię. W moim odczuciu jest troszkę delikatniejszy niż ten z marki Back to Comfort. Ten z marki Back to Comfort moim zdaniem jest tak mocniej oczyszczający. Więc jeżeli macie bardziej lekko też czasami suchą skórę głowy, no to tutaj na przykład ten używałabym raz za czas, na przykład co drugie, co trzecie mycie, a ten Sendo już spokojnie w przypadku takiej bardziej suchej skóry głowy czasami, no to ten Sendo sprawdzi się nawet do mycia skóry codziennie. Bardzo się ładnie pieni. Ja ogólnie tą markę Sendo bardzo lubię, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, więc ten tutaj też jak najbardziej mogę Wam polecić. Jeżeli chodzi o kolejne szampony, no to też mogę Wam polecić ten z marki Mokosz, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale marka Mokosz wypuściła ostatnio właśnie taką serię do pielęgnacji skóry głowy i do pielęgnacji włosów. I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o tą serię Figa z węglem, mamy szampon do włosów cienkich, przetłuszczających się i pozbawionych objętości. I jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o objętość i takie pozbawienie objętości, ciężko mi stwierdzić, ja tutaj nie zauważyłam jakichś spektakularnych efektów, natomiast jeżeli chodzi o przetłuszczanie się skalpu, to jak najbardziej tak, ten szampon działa. Pod koniec dnia nie mam wrażenia, że te włosy są przetłuszczone, są nadal świeże, bardzo dobrze się pieni, przepięknie pachnie. Tutaj oczywiście mamy węgiel aktywny i on tutaj bardzo dobrze nam działa pod kątem takiej seboregulacji, oczyszczania. Tutaj jest też taki macerat z figi, który bardzo ładnie nam tak jakby wpływa na rozświetlenie włosów, pasm na długości, więc bardzo dobry szampon, godny przetestowania. Kolejny to jest taki troszkę wyjątkowy szampon i taki bardzo specyficzny jednak, ponieważ jest to szampon w kostce. Szampon z marki 4 szpaki, szampon dziegciowy. Tutaj muszę Was uczulić, że ten szampon, ja już nawet przez opakowanie czuję, że on, mówiąc brzydko, no nie za ładnie pachnie. Wręcz bym powiedziała, że śmierdzi. I ten zapach jest bardzo specyficzny. Natomiast jest to naprawdę bardzo skuteczny szampon do przetłuszczającej się skóry głowy, do skóry głowy z łupierzem. Jeżeli macie w ogóle jakąś mocno podrażnioną skórę głowy, mocno taką problematyczną, no to on naprawdę przynosi świetne rezultaty. Co prawda ma ten nieprzyjemny zapach, ale ja kiedy go testowałam, bo aż takich problemów nie mam, więc jakby ja go nie używam też regularnie. Natomiast miałam okazję go testować, ponieważ chciałam zobaczyć właśnie jak pod kątem też zapachu, czy on się będzie utrzymywał na włosach, czy nie, ale zauważyłam, że o ile podczas mycia, no to jest mocno wyczuwalny, po myciu, po wysuszeniu włosów i tym bardziej, jeżeli na przykład nałożycie jakąś odżywkę, maskę o jakimś przyjemnym zapachu na włosy na długości, no to tego zapachu jakby nie czuć, więc tutaj się nie musicie o niego obawiać, natomiast wiem, że jeżeli macie taką skórę głowy problematyczną, no to sięgnijcie po ten szampon dziegciowy, on naprawdę jest bardzo, bardzo skuteczny. I ostatni szampon, który mogę Wam polecić, on jest też z tej troszkę niższej półki cenowej, więc jeżeli szukacie czegoś w naprawdę bardzo dobrej cenie, no to sięgnijcie po markę Yoop. Tutaj mamy tą serię fioletową, to jest akurat szampon do przetłuszczającej się skóry głowy z kwasami. Tutaj mamy kwasy PHA, czyli te kwasy łagodniejsze, więc też nie musicie się obawiać o tego, że on będzie zbyt nadmiernie i zbyt tak agresywnie złuszczał skóry głowy, absolutnie nie. On tutaj bardziej wpływa na regulację. Bardzo dobry szampon, który świetnie się pieni, dobrze oczyszcza. To jest taki szampon, który ja mogę używać codziennie, ale po jakimś czasie muszę sobie zrobić przerwę. Czyli na przykład po 2 tygodniach włączam sobie jakiś taki szampon już delikatniejszy, delikatnie nawilżający i potem sobie do niego wracam. Bardzo ładnie oczyszcza skórę głowy, dobrze się pieni, no i jest też w bardzo dobrej cenie.
Jeżeli macie taką nadmiernie przetłuszczającą się skórę głowy i zauważacie, że szampony nie za bardzo tutaj są skuteczne i dalej macie ten problem, no to warto wdrożyć inne jeszcze kosmetyki. I tutaj na początku warto postawić na peeling skóry głowy, ponieważ warto go wykonywać na przykład raz na 2 tygodnie, raz na 10 dni, regularnie, oczywiście nie za często, ale jednak delikatnie złuszczać ten martwy naskórek. Takie peelingi skóry głowy też wpływają na to, że włosy od nasady są bardziej odbite, skóra głowy jest dłużej świeża i ja mam dla Was jeden peeling do skóry głowy, który fantastycznie przedłuża świeżość włosów i to jest ten z marki Hairy Tail Cosmetics, peeling Merki, delikatny peeling regulujący do skóry głowy. On ma bardzo bogaty skład jak na peeling do skóry głowy, ponieważ mamy tak, azologlicynę, to jest taki składnik, który jednocześnie ładnie reguluje, delikatnie złuszcza, ale też nie podrażnia skóry głowy. Mamy ekstrakt z piołunu, on bardzo dobrze działa pod kątem ewentualnych pasożytów, mamy niacynamid, więc takie składniki, które bardzo dobrze będą koiły i regulowały właśnie wydzielanie łoju. To jest peeling bez drobinek, więc tutaj nie wykonujcie takiego masażu za pomocą jakby drobinek ścierających. Mamy tutaj po prostu składniki, które nam delikatnie złuszczają. Forma żelowa, łatwa aplikacja, ponieważ to jest taka tubka z dozownikiem, więc łatwo możemy sobie dozować do skóry głowy właśnie ten produkt, wykonać lekki masaż i potem ten produkt spłukujemy i myjemy skórę głowy. Bardzo skuteczny peeling, warty przetestowania. U mnie totalnym game changerem, jeżeli chodzi o przetłuszczanie się skóry głowy, to były wcierki. I o ile gdzieś tam szampon lub peeling faktycznie dawał efekt, to największy efekt, jeżeli chodzi o takie przedłużanie świeżości włosów i skóry głowy, miałam właśnie po wcierkach. I mam takiego jednego bestsellera, mojego ulubieńca, który daje mi najlepsze efekty i to jest ta wcierka z marki Back to Comfort, czyli to jest ta sama seria, o której mówiłam, jeżeli chodzi o szampon, czyli seria Pyretrin D. I to jest regulująca wcierka do skóry głowy z kwasem migdałowym, mamy tutaj właśnie też olejek z drzewa herbacianego i to jest wcierka, która naprawdę przedłuża mi na tyle świeżość skóry głowy włosów, że spokojnie, kiedy ją regularnie stosuję, to mogę myć skórę głowy co drugi dzień, czyli już nie codziennie, nawet w okresie zimowym. Jest ona bardzo lekka, takiej wodnistej konsystencji, ma mocny zapach olejku z drzewa herbacianego, ale to jest taki dość przyjemny zapach, taki lekko ziołowy. Jest w sprayu, więc po prostu spsikujemy sobie skórę głowy, ja delikatnie ją wcieram, ją stosujemy po myciu, potem suszę włosy i mam naprawdę bardzo fajny efekt. Włosy są odbite od nasady, to jest naprawdę wcierka, którą mogę Wam gorąco polecić i też pomimo takiego małego rozmiaru, tutaj mamy 50 ml, starcza na bardzo, bardzo długo. Natomiast przygotowałam też coś, co może sprawdzić się u osób, które lubią bardzo minimalistyczne składy, minimalistyczną pielęgnację i może taki kosmetyk wielofunkcyjny i są to, uwaga, hydrolaty. Nie wiem, czy wiecie, ale hydrolaty oczywiście możecie używać jaką taką formę, powiedzmy, toniku, czyli produktu, który przywraca nam pH skóry po myciu. To jest też produkt, który dobrze sprawdza się na przykład do rozrabiania na przykład glinek z takim hydrolatem. Natomiast nie wiem, czy wiecie, ale hydrolatów możecie również używać do skóry głowy. I te hydrolaty, które dobrze się sprawdzą pod kątem takiej regulacji, jeżeli macie przetłuszczający się skalp, to jest na pewno hydrolat rozmarynowy, na pewno hydrolat miętowy i jeszcze taki jeden, w moim odczuciu najmocniej działający, to jest hydrolat oczar wirginijski. Te wszystkie trzy hydrolaty, które Wam polecam, naprawdę bardzo ładnie regulują i bardzo ładnie wpływają na takie odświeżenie skóry głowy. Przez to, że mamy tutaj wodnistą konsystencję, absolutnie nie przetłuszczają, więc jeżeli zaaplikujecie taki hydrolat po myciu na lekko wilgotną skórę i potem Wasze włosy, skóra głowy same wyschną lub je wysuszycie, no to absolutnie nie będziecie mieć jakiegoś obciążenia, sklejenia włosów, absolutnie nie. Natomiast poczujecie odświeżenie i ta skóra głowy się będzie mniej przetłuszczać. Tak jak właśnie wspomniałam, ja najlepsze widzę efekty, jeżeli chodzi o oczar, natomiast miętę uwielbiam używać latem, kiedy dodatkowo jest gorąco i mięta dodatkowo chłodzi, więc też fajny efekt. Rozmaryn też jest polecany, więc jeżeli lubicie produkty wielofunkcyjne, bo jest to produkt, który możecie używać i do twarzy, i do włosów, albo coś z krótkim składem, no to weźcie pod uwagę hydrolaty. To już wszystkie polecajki, jeżeli chodzi o problematyczną skórę głowy pod kątem nadmiernego przetłuszczania się. Dajcie znać, czy macie jakiś kosmetyk, który u Was fantastycznie zadziałał, jeżeli chodzi o nadmierne przetłuszczanie się skóry głowy i włosów. Jestem bardzo ciekawa, bo może ja sama odkryję jakiś bardzo fajny kosmetyk. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i o wciśnięciu dzwoneczka. Dzięki temu żaden film serii Short News Was nie ominie. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!